Na celowniku Nawala z Michałem, Michał i Nawal. Witamy serdecznie. I porozmawiamy sobie dzisiaj, może nie o nas, ale przez nasz pryzmat patrzenia na żołnierzy jednostek specjalnych i myślę tego, jak oni są wykorzystywani i co wiemy, jak widzimy to podczas wojny na Ukrainie. No właśnie, bo... Wiele dyskusji jest o, i, i, i też przychodzą informacje o tym, że rosyjski specnaz prawda, został zdziesiątkowany na Ukrainie. No i warto wspomnieć, e, co to jest ten rosyjski specnaz. Nie będziemy też tutaj mówić dokładnie jakichś cyferek, numer, numerów, jednostek, bo to wszystko się zmienia, to jest płynne. To w gruncie rzeczy nie ma wielkiego znaczenia. Tak naprawdę powiemy natomiast przez pryzmat naszej wiedzy o różnicy... I jakie są różnice, jak my traktujemy, jak, jak, jak my oceniamy rosyjski specnaz, czy rosyjskie wojska specjalne powiedzmy i, i zachodnie wojska specjalne na przykładach, no, czy naszych wojsk specjalnych, czy wojsk specjalnych Stanów Zjednoczonych, czy chociażby Wielkiej Brytanii, Francji, no, z krajów z... NATO. Ja, ja patrzę jeszcze na to, co się wydarzyło u nas w Polsce, to jest ciągłość, bo powstanie jednostki specjalnej GROM całkowicie przeszło, Taką transformację 30 lat do przodu. Myśmy dostali wiedzę taką, do której ciężko byłoby się odnieść, bo nawet jeżeli były nasze jednostki kadrowe, czy Lubliniec, czy Bolosławiec, kompanie, czy specjalne, kom kompanie tak. specjalne, to one się rozleciały, zlikwidowano je. Ja byłem w zasadniczej służbie, w pierwszym pułku specjalnym w Lublińcu, ale to byli żołnierze zasadnicze i służby. I posiadanie Czerwonego Beretu w ogóle nie daje ci żadnych umiejętności. Jesteś nie. w strukturach, ale wiedzy i umiejętności tam nie było. No właśnie, właśnie wiesz, takim podstawowym, myślę, że najważniejszym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę w rozwoju w ogóle struktur, w ogóle społeczeństwa, ale, ale również struktur siłowych, no, to jest właśnie w jakim, o jakim, w jakim kraju ten rozwój następuje. I zobacz, bo to ma ogromny wpływ, jak rozwijają się struktury siłowe w państwach demokratycznych, gdzie zderza się myśl z myślą, gdzie jest myślenie krytyczne, gdzie jest w ogóle uczciwa dyskusja. Ja będę wchodził trochę w zdanie, a zobacz, że to, o czym mówisz, od razu z jakością idzie mniejsza ilość. No tak, a zobacz, jak wygląda, jak wygląda, o jakim kraju mówimy. I właśnie mówimy o Rosji, która jest po prostu dyktaturą. Kłazi gdzieś coś udającą jakąś pseudodemokrację, którą tak naprawdę nie jest nawet w jednym procencie. I przekłada się to na jednostki I przekłada specjalne, się to na, na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. No dokładnie. A dlaczego? Dlatego, że rozwój następuje. Tylko w, w, w takim dyskomforcie dla tych, którzy go organizują, kiedy są poddani rzetelnej ocenie, kiedy muszą, kiedy muszą y, się tłumaczyć ze swoich decyzji, kiedy jest myślenie krytyczne, tylko wtedy jest rozwój, dlatego że jeżeli nie będziemy rzetelnie oceniać, nieważne co rozwijamy, czy są to wojska specjalne, czy są to na przykład wojska obrony terytorialnej. To jeżeli nie ma krytycznego myślenia i takiej rzetelnej oceny, nie będzie uczciwego rozwoju. W Rosji rozwoju uczciwego nie było. To, to co mówisz, ja myślę podobnie jak ty, tylko że w tym wszystkim też jesteśmy my i nasze wojsko. I ja patrzę na wszystkie ministerstwa, jakie są w naszym kraju, na wszystkie ministerstwa, i masz krytykę pracowników tych ministerstw, a więc nauczyciele krytykują Ministerstwo yy, Nauki, lekarze swoje, górnicy swoje, rolnicy teraz swoje. Krytyka Polskiej Armii, ministerstwo Obrony Narodowej nie istnieje. Wiesz, Wszystko tam jest dobrze. A no mamy jakby... nagle mnóstwo zakupów, z ja którymi ja mi nikt no, ale... nie jest zbytnio... Nie polemizuje. No ale wiesz, ale jednak mamy, mamy, żyjemy w tym państwie demokratycznym mimo wszystko cały czas. Miejmy nadzieję, że cały czas takie będzie. I, i wiesz, no jednak cho, można wyrazić to swoje zdanie. Nikt nikomu nie, nie, nie wadzi i można wyrażać to zdanie krytyczne yy, i można to robić też głośno, jeżeli takowe się ma. No tak, to, że widzisz. Ale jest... Wiesz, i to jest też ważne w rozwoju w ogóle wszystkich struktur. I teraz, jeżeli bieżniemy takie kraje. Do porównania. Mówimy, zaczynamy tak od góry, no bo, no. No bo, no bo, bo potem zejdziemy na dół do porównania, nie wiem, sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli właśnie nie, jeżeli nie zadbamy o takie właśnie środowisko, rozwój tej przestrzeni, w takiej właśnie idei, w idei tego krytycznego myślenia, no to w którymś momencie niestety będzie to bańka i, i uwierzymy we własne kłamstwa. I tak właśnie jest w Rosji. Dlatego dla mnie rosyjskie wojska specjalne jak cała armia. Nie, nawet się nie ocierają o nazwanie ich nowoczesnymi. No bo tak, siłami marze, specjalnymi. Duże jednostki specjalne. konwencjonalne dostały w tyłek. Tak samo te jednostki specjalne, gdzie uważam, że tak. zostali użyci nieodpowiednio do swoich zadań. Niestety. niestety znaczy, Two... akurat bo. Znaczy, niestety, ale. ale... Prawda jest taka, że tworzy się te struktury muszą być tworzone naprawdę w, w oparciu o jakieś rzeczywiste potrzeby i cały czas poddane krytycznej ocenie. Tak rozwija się procedury. Tak rozwija się zarówno procedury taktyczne, jak i procedury operacyjne, standardowe procedury operacyjne, zwał jak zwał, na tych wszystkich szczeblach, bo w wojskach specjalnych troszkę to inaczej funkcjonuje to nazewnictwo, niż tak w ogólnym przyjętym zasada, czyli jest taktyczny poziom operacyjny, strategiczny. Tu, w wojskach specjalnych, troszkę to się ten taktyczno-operacyjny przenika. No czasami byliśmy w całości, od tak, nas. Tak. No bo to czym są wojska specjalne? Powinniśmy w sumie od tego zacząć. Że wojska specjalne to jest taki rodzaj sił zbrojnych i taka grupa żołnierzy, powiedzmy, nieważne, taka formacja, która poprzez swoje działania na poziomie taktycznym, jest w stanie osiągać albo wpływać na cele strategiczne. Tak, to, jest, to charakteryzuje i to jest to unikatowe w wojskach specjalnych. Nie to, że mają lepsze karabiny, nie to, że są, nie wiem, większe mięśnie, bo wcale niekoniecznie tak musi być. Nie to, że, nie wiem, mają więcej noktowizji, bo, bo to różnie bywa, bo jeżeli masz nowoczesną armię, jak weźmiesz armię brytyjską, to tam żołnierz brytyjski się niewiele różni od żołnierza SAS. Co więcej, u Brytyjczyków jest to, że kurs, który jest zrobiony przez brytyjską armię, jest uważany za spełnieniem warunków w jednostkach specjalnych. Oczywiście, że tak, wyposażenie no, może się różnić, ale, ale, ale się często teraz w współczesnych, wiesz, mundury podobne, jeżeli chodzi o, o karabinki, mogą być podobne, jeżeli chodzi no tak, o rewizyjny, bo to, fizyjny, to też może być podobne. No. Oczywiście, że tak. To nie ma. To nie jest ten, ten wygląd zewnętrzny wcale. Kiedyś, kiedyś to było bardziej, w tej chwili to już, to już się troszkę spłaszcza, ale, ale liczy tutaj się właśnie, że jako całość wojska specjalne poprzez małą grupę ludzi, stosunkowo małą, są w stanie wywierać te cele i, i, i wpływać na cele strategiczne. I to, to jest podstawowa, podstawowa zasada. I teraz idąc dalej, o tym decyduje moim zdaniem, wiesz. Poziom. Wyszkolenia indywidualnego każdego żołnierza, poziom wyszkolenia grupowego, czyli zespołowego. No, nieważne, na początek sekcja, potem grupa, potem zespół bojowy, ale jako całość, wyposażenie na każdym z tych szczebli, i na końcu tego mamy te zdolności do realizacji różnych form. Czy, czy to się przekłada na różne operacje? Bo przecież wojska specjalne to jest wiesz, skategoryzowane, to jest, do, to jest opisane w takiej teorii. Szczególnie ładnie to opisują Amerykanie, ale my to też przy, m, przejmowaliśmy. Do jakich zdolności, w jakich formach, czyli te akcje bezpośrednie, uwalnianie zakładników, rajdy, yy, yy, operacje, yy, wojna niekonwencjonalna i tak dalej, i tak dalej. To są formy, to możecie słuchajcie, znaleźć. Nie będziemy tu się bardzo rozpisywać, bo nie chodzi tu o teorię, ale to jest ważne. Żeby w tych wszystkich, for, to są te formy, w których działają, działają e, wojska specjalne. I, I właśnie to wyszkolenie mają takie, które pozwala te zdolności osiągać. I teraz weźmy nałóżmy na to wszystko Rosjan. I to, co wiemy, jak już wygląda i, ta i to, wojna. I tak. Jeżeli weźmiemy żołnierzy, nawet kontraktowych, ale to są tacy, kontraktowi, wiesz, że tam trzy miesiące służą wojsku i podpisuje kontrakt. E, I ich. Ten indywidualny poziom, nawet poprzez selekcję, no dobrze, no wybrali, ale na co zwracają uwagę? U nas, na, w czasie, wiesz, proces oceny człowieka, czy on potrafi myśleć krytycznie, czy, 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 czy ma odwagę w wyrażaniu swojego zdania, czy jest zdolny do podejmowania decyzji pod prąd, kiedy wie, że to ma sens, to są ważne rzeczy. Co wybierają Rosjanie? To ma szybko biegać, dużo podnosić, nacisnąć zęby z nożem, z głowy iść do przodu. I Ta. tam płytę. Bo jak można w systemie reżimowym wybierać ludzi, którzy krytycznie myślą? No ja to oto no przecież wiesz, podstawą funkcjonowania każdego reżimu jest to, żeby nie było ludzi krytycznie myślących. Wszystkich krytycznie myślących zamyka się w koloniach karnych. No widzisz, i patrząc na sam początek tej wojny, czy. W ogóle miało sens to, co oni założyli, zdobycie tego Kijowa? Czy poszli Nie, że... za, za daleko? Zrobili... Bo to jest powtórzona trochę operacja z Afganistanu, kiedy obalili. No bo zgodnie wiesz z takim tym klaużewicowskim środkiem ciężkości, faktycznie ta stolica w takiej sytuacji, kiedy chcesz złamać opór, ten czynnik polityczny w stolicy i tak dalej, opanowanie stolicy, może mieć znaczenie. Więc to jest dość, dość Ale widzisz, standardowe zobacz, dobrać, duża, rożenie, duża rola, jak, jakie było rosyjskie rozpoznanie, że oni jednak. Nie przewidzieli no, tego, że Nie w ogóle wiesz, wykonali jakieś takie zaplanowali sobie wiesz pseudofinezyjną operację, która wyjątkowo skomplikowaną, wyjątkowo skomplikowaną, która powinna być perfekcyjnie przećwiczona i coś ćwiczyli, ale wiesz, ale ale, ale to mówię. No od początku początku ja mówisz... jestem przekonany, że ci na dole Ci spadochroniarze lądujący w tym hostomelu tymi śmigłowcami, tam, tak? To, 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 ale to... musieli założyć, że obrona i, i ukraińska spędziany. przeciwlotnicza ich poszatkuje a i wiezu, to zrobiła. Ale to taki proces planowania zrobili. No. No, tak. że oni, oni ja nim wiedzieli tylko tyle, troszeczkę wiedzieli. To już nawet na tym poziomie, nie, wiesz, a w normalnym procesie planowania, ty masz rozumieć yy, intencje przełożonych dwa poziomy wyżej swojego bezpośredniego przełożonego i tak naprawdę tego przełożonego twojego bezpośredniego przełożonego. Jeżeli te intencje na tych dwóch poziomach rozumiesz, no to wie, znasz swoją rolę. To myślę, że tutaj to nie tylko wiedzieli opanować ten kawałeczek tego lotniska. Oni wyskoczyli, opanowali. I dalej już nie było planu B. Dalej było bronić to lotnisko, a potem po prostu no, trudno, albo się poddać, albo wycofywać. No, to mi się przypomina ta doktryna, którą mieliśmy właśnie w tych kompaniach specjalnych, że jak się rozmawia z tymi starszymi, z tym starszym ta, pokoleniem, to... to oni mieli drogę tylko w jedną stronę. No właśnie. I taka filozofia, wiesz, filozofia właśnie e, e, polegająca na tym, że, że wiesz, nóż zagryzę zęby. Obtarte nogi, ale pójdę dalej, bo jestem komandosem. Tak? No i to, to, to jest ta. Ja myślę, że oczywiście się upraszczamy, ale generalnie ta filozofia w armii rosyjskiej musi funkcjonować. Dlaczego? Dlatego, że przeciwwagą jest krytyczne myślenie, ale to, co mówimy, nie ma opcji. Żeby w tych armiach reżimowych było krytyczne myślenie. Bo jak się postawisz do wódcy, to trafiasz do Ancla albo gdzieś tam w ogóle wiesz, skopią cię i tak dalej. Tak? No i to jest filozofia. I to jest pod... pierwsza różnica, którą w ogóle dlatego nie uważam. Naprawdę nie ma tych podstaw i teraz dostajesz takiego poborowego. Ma nawet jakiś silny, sprawny chłopak który chce być tym specnawowcem, no to on jest uczony tych standardów. On nie ma myśleć, on nie ma rozwijać. Ma wykonywać. On ma, tak, on ma wykonywać w ramach jakichś utartych schematów. I szkolisz tak, szkolisz, szkolisz. Oczywiście te schematy lepsze są troszeczkę może w niektórych aspektach, no bo, no bo wiesz, poprzez wojnę w Czeczeniu, czy później tam sytuację, oni gdzieś coś wypracowali, jakieś schematy, ale... Na pewno informacje też mają, no bo YouTube jest ogólnoświatowy. Filmiki, tak, natomiast pamiętaj, że filmy. jednak my, zobacz, jak się rozwijaliśmy... W, dzieląc się w ramach wspólnoty yy, tej naszej, tej, od różnych rozwijających się obok, prawda, czy, czy, czy wiesz, czy, czy armii amerykańskiej, czy armii brytyjskiej, czy Norwegów, czy, czy współpracując z Francuzami, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, ponieważ stanowimy jeden wspólny świat oparty o wartości, była duża otwartość. Każdy sobie pokazywał, na co nas stać, i można było wyciągnąć wnioski. Nikt siebie nie przekonywał, że robi lepiej. Nie no, o ale, ale też tak było 60 grupą ale działania na, na Leningradach, gdzie oni ta. tą taktykę miejską mieli naprawdę na wysokim poziomie Ładny. i można było zobaczyć, i... wyciągnąć wnioski i krytycznie powiedzieć słuchajcie, coś musimy poprawić, bo, bo nasze tutaj te rozwiązania są troszkę tak. No są po prostu gorsze, tak? I, 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 I wiesz, nie było czegoś takiego, że przyszedł dowódca i powiedział, nie, nie, my tu jesteśmy najlepsi, my tu udowodnimy, że szybciej przebiegniemy. No co udowodnimy? No coś udowodnimy. Ta ale Nie strzelec w oknie na te plastikowe FX -y i tłuk po nas. I to no się nie No było to zweryfikować. I tego typu myślenie, wiesz, od, od podszewki robi tą różnicę. No i, 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 i mamy te jednostki specjalne tego wojska rosyjskiego, tak, związane z siłami zbrojnymi. To jest ten spec Chociaż spec to obejmuje tam wszystko. I MSW, no, i tam FSB, oni są w tysiącach przecież byli, nie? No bo to jest takie hasło, wiesz, tak jak już powiedział, specjaliści po naszemu czyli specjaliści policji nie FSB nieważne. wszystko jest specnazem tak No ale te, te wojskowe jest wojskowy specnaz który dokładnie, jego jest potężna liczba, ale cały czas są to po prostu tak naprawdę wyrobnicy. No uczeni do wiesz, no, no wyposażeni w różne rzeczy, na różnym poziomie w tych różnych brygadach, nic nie zestandaryzowane. A jak standaryzowane, to tylko tyle, że przebiegają w jakimś czasie 3 km czy 10 km i robią... Ile... I zobacz, nie wyparli ich dzisiaj z takich działań konwencjonalnych Wagnerowcy. No, już o Wagnerowcach żeśmy rozmawiali, gdzie Wagnerowcy zaczynają nie ci na siłę brani, ale ci, którzy byli kontraktowymi żołnierzami. Wiesz, no bo to jest tak, że właśnie to, co mówimy. I, i te, wiesz, zanim przejdziemy do tych Wagnerowców, no to jeszcze spójrzmy właśnie na, na, te, na te, jak to wpływa na te poziomy wyszkolenia. I teraz jeżeli weźmiemy, wiesz, poziom indywidualny, to już na poziomie indywidualnym nie uczysz ludzi rozwiązywać problemów w specnazie rosyjskim, tylko generalnie tak trochę, a potem wykonywania poleceń. I, i, i okej. Okay. Można powiedzieć, że fizycznie są przygotowani. Jakąś taktykę mają, ale, wiesz, ale jak to, to połączysz na poziom wyszkolenia zespołowego, zaczyna się to rozjeżdżać w stosunku do narzędzi, które ma, ma ten, ma e, wojsko, m, czy pa, armię NATO. Dobrze, doświadczenie, gdzieś tam nabywasz tak? I, i na ten poziom wiesz, zaczyna ten poziom indywidualny, bo nie tylko wyszkolenie, ale nabierane doświadczenie. No to on zaczyna rosnąć, ale wiesz, jak jest, na no, jest tak, że tak, że jak nie masz gdzie zderzać się tych swojej wiedzy, jej weryfikować i poddawać krytyce, to nabierasz jakiegoś doświadczenia w przekonaniu, że to ma rację. Ale tak naprawdę tylko połowa najczęściej rozwiązań nabytych w doświadczeniu jest słusznych. Druga połowa powinna być poddana krytyce i zmieniona. Dobrze, ładnie, tylko że zobacz jak wygląda ta wojna. My w konfliktach, w których braliśmy udział, Irak, Afganistan, Zatoka Perska, stanowiliśmy dosyć dużą siłę uderzeniową i to jednostki specjalne w większości walczyły. Pamiętasz, różnego rodzaju brygady 82-101, one stanowiły dla nas korowód zewnętrzny. Wsparcie. Wsparcie, tak. myśmy wjeżdżali do środka, myśmy robili. Myślę, że na Ukrainie żołnierze jednostek specjalnych już nie mają takiego przebicia jak my, bo tam jednak artyleria. No w tej chwili faktycznie, ten, broni ale to, wiesz, to jest ewolucja tego konfliktu. Jest ewolucja. Tak? Dalej jest przestrzeń, uważam, dla żołnierzy wojsk specjalnych na formy działania, no właśnie jak na przykład formy rajdowe, czy formy yy, wiesz, działań niekonwencjonalnych, czy jakieś inne, yy, no chociażby akcje bezpośrednie, ale już w ograniczonym być może. Być może yy, no, ale rolni. to w walce bezpośrednie na bliskim kontakcie. Tak, natomiast wiesz, natomiast gdyby system rozumiał, miał tą zdolność, no to by ich tak wykorzystywał. Ale system po prostu wykorzystuje ich jako piechotę, no bo tak naprawdę I wtedy jeden nie ma do piechoty. Nie? No i tak? wtedy jeden do jednego. No bo... jeden do je tak, wtedy jest jeden do jednego. No trochę lepiej może, no ma może ten karabinek z celownikiem, bo ten zwykły piechociniec nie ma. No może lepiej troszkę szczela, mniej tej amunicji wypruwa w powietrze. No to, no, to, no to jest w stanie. Ale wiesz, ale w tego typu konfliktach no, zaczynają odgrywać mnożniki siły, a ten człowieczek nie jest tym mnożnikiem siły. Albo przynajmniej i nie pomnaża jej znacząco. Nie w takim działaniu. Nie w takim działaniu. Nie pomnaża jej znacząco. Dlatego, a naucz na to wszystko jeszcze dokładnie, brak tego takiego... Mm... Albo inaczej, tam na, na, wśród tych Rosjan rodzące się tak naprawdę w tych walkach dopiero jakieś formy pewnie zarządzania tym systemem, tak? Bo do tej pory tam jest wykonywanie rozkazów. Cała filozofia jest oparta na takim radzieckim modelu, czyli podejrzewam, że w, w wojskach specjalnych sądzę, że to się niewiele różni. Tam, naprawdę. E, owszem. Jakieś małe grupy coś planują, ale wiesz, na górze nad tym wszystkim jest jakiś tam no naczelnik, te, który coś kreśli. Te, tak? te walki o te miasta, które są, które nie mają żadnego strategicznego przełożenia i tam już się nie walczy o kilometry, a o ulicę, to jest, to jest bez sensu. Dokładnie. To jest bez sensu, bo to nie ma żadnego strategicznego przełożenia, a straty są dosyć duże. Bo co? I ta różnica jest ogromna. Wiesz, jeszcze jedna rzecz, chociażby, no właśnie od samego rozumienia tych wojsk specjalnych, od tych podstaw. Zobacz, że proces planowania w ramach wojsk specjalnych, czy naszych, czy zachodnich, jest procesem, który jest pewną uproszczoną albo dostosowaną formą procesu planowania operacyjnego, czyli, czyli takiego procesu, który jest dla wyższych... A myśmy w tym uczestniczyli jako no, szeregowi to, to żołnierzy. po prostu się zaadop, adoptuje się, to planowanie na poziomie taktycznym można powiedzieć, naj, najmniejszej grupy ludzi odbywa się w oparciu o narzędzia operacyjne tego jak chcecie się dowiedzieć jak to wygląda to wystarczy spojrzeć do książki Styru Grom i tam dokładnie jest to napisane ale właśnie jest to narzędzie operacyjne które pozwala przygotować tą małą grupę ludzi w tym idei i w tym duchu tego również nie ma w wojskach rosyjskich jestem o tym przekonany po prostu nie w tej filozofii nie ma ta filozofia jest sprowadzona do właśnie roli e, wykonawców, wiesz, poleceń, na jakimś wąskim szczeblu i tak dalej. Biorąc ten poziom najniższy, indywidualne wyposażenia i wyposażenia i wyszkolenia, no to można wyróżnić te jednostki specjalne FSB, które uczestniczą w Ukrainie i tam chyba po, poginęło ich też bardzo dużo. Tych, fun, tych, 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 tych funkcjonariuszy, żołnierzy w każdym razie, no tych jednostek, czyli ta alfa, wympieł, tam cokolwiek. To są głównie chyba... W tej ja są te alfy, to które... dodał do tego, że tak jak szybciej można Zastąpić żołnierza konwencjonalnego po przeszkoleniu, nie wiem, dwutrzytygodniowym kałacha na plecy i idziesz w Ta żołnierza jednostki w, w. specjalnej, nawet tego rosyjskiego w specnazie. Nie, nie, nie ubierzesz nie, go tak Oczywiście, że nie. No, wiesz, no, beret i no, nie dasz mu lepszego no, karabinu. I tutaj, I tutaj wiesz, i tutaj te jednostki FSB faktycznie można je wyróżnić, jeżeli chodzi o ten poziom indywidualny i taki poziom wyszkolenia na najniższym szczeblu zespołowym. Czyli generalnie podejrzewam, że jakąś taktykę taką walki, wiesz, sekcyjną i tak dalej, to mają lepszą, gorszą, ale można hmm. by uznać, że że jakieś tam porównywalne i można by z jakimś uznaniem się o tym wypowiedzieć. Również w wyposażeniu indywidualnym, bo już i mundury, multikamy zresztą, tak. To jest też śmieszne, że, że Rosjanie noszą amerykański, amerykański wzór mundurowania, no ale jakoś nie mają z tym problemu, tak, ale tak jest i generalnie i generalnie yy, i nie daje im to, wiesz, i nie są w stanie zrozumieć, jak ja myślę, że mogą Radziec, Rosyjska, radziecka myśl nie wymyśliła takiego dobrego munduru, tylko amerykańska. Myślę, zastanawiam się, jaki to jest materiał, ale myślę, że to przez Chińczyków idzie i tam... A to, to już, wiesz, jest, może myślę, tak, natomiast, wiesz, natomiast nie daje im to, tak? nie zauważają, jak to się stało, że ten amerykański wzór się... Znaczy, wiesz, też oglądali Black Hawk Down czy inne filmy, no. więc myślę, że... W każdym razie, w każdym razie, w każdym razie, w każdym razie ten poziom, powiedzmy, walk w tych jednostkach FSB uznałbym za, za no można powiedzieć, że jakiś wiesz, no dość, dość przyzwoity patrzę na średnią taką światową. Czyli mówię o tym najniższym szczeblu wyszkolenia i o, czyli przy, takim przygotowaniu, wiesz, fizycznym wyposażeniu w najniższym szczebel i takie podstawowe wyszkolenie indywidualne, no może jeszcze na poziomie sekcji, ale jako struktura jednostki, rozumienie tych działań połączonych, różnych elementów, które wpływają na operację, myślę, że to, 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 wiesz, to nie ma opcji, żeby byli na to, na poziomie porównywalnym w ogóle do zachodnich struktur. Dlatego... Ale wiesz, no co jeszcze warto popatrzeć? Na to, gdzie Rosjanie bywali przed wojną na Ukrainie, gdzie z kim się kontaktowali. No bo wcześniej oni byli też w Jugosławii, tak. gdzie można było spotkać y, Rosjan. Syria, no to to co żeśmy mówili, no tak, tylko... nie tylko Wagnerowcy, ale też konwencjonalnie, czy doradcy byli też, no. a więc się spotykali z żołnierzami syryjskimi. No Afganistan też przecież już w końcu troszeczkę tam y, Rosjan było. Tak, tylko że wiesz co, tylko że y, 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 jeśli. Nie współdziałasz na pełnym otwarciu z jednostkami, które są nowoczesne, to wypracowujesz własne wzorce, które potrafią być wysoce ułomne. To, to pamiętasz, no, wiele, wiele rzeczy nauczyliśmy się od Amerykanów, i poszerzyliśmy swój punkt widzenia, widząc ich możliwości, ich pewne potrzeby. Rodzone też z bólu, bo wiele operacji nieudanych, które, ale poważnie wyciągnięte wnioski, nic nie ukrywane. Zero maskowania, wszystko na tacy wyciągnięte Kongres oceniał ludzie tracili wiesz, stanowiska za błędy i to doprowadza właśnie. To, to, ta krytyka doprowadza do do, takich, wiesz, do takiego efektu, że, mm, no, że później ta armia ma pełno procedur, które, wiesz które no, jednak są dostosowane do rzeczywistości. Na przykład Jaków, prawda? Tak, I, i w końcu ten amerykański wzór, e, o których rozmawialiśmy, okazuje się najbardziej skuteczny. I tego typu elementy i tego typu elementy. i tu nie mówię tak, bo jestem taki bardzo proamerykański, tylko nie, tylko mamy z praktyki, nauczyliśmy no, się bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo wyciągnęliśmy dzięki tym kontaktom. gdybyśmy byli sami, bez kontaktów i robili tylko jakiś wybrany element, no to I tego nie rozwoju, bylibyśmy gdzieś nie, byśmy dopracowali sobie techniki walki indywidualnej, techniki walki sekcji. tylko że, ale nie rozwinęlibyśmy by, do ktoś by nam na to zdolności. pozwolił, ktoś by nam na to pozwolił, żeby tak wysoko, pod, pod no, operacyjny no, standard jest. nas podciągnąć. No, no, no mogłoby być z tym problem. Tak, no mogłoby Bo być ten problem. miałbyś góry generała, który by. Dla był indywidualnych, do... osobistych doświadczeń z Afganistanu, z Iraku wyciągnęlibyśmy podejrzewam bardzo podobne, jak udało nam się wyciągnąć wcześniej. Ale patrząc na rozwój zdolności i zrozumienie systemu byłoby to dużo mniejsze niż dzięki temu, że funkcjonowaliśmy w strukturach. Międzynarodowymi. Tym bardziej, żeby móc w nich współpracować, musieliśmy momentalnie nasze tak, standardy do nich podciągnąć. Tak, no tak, więc, na więc, tyle więc, dosyć prosto było nam działać z nimi. Uważam, że to jest zupełnie inny zupełnie inny świat. Wiesz. Wojska specjalne zachodnie, rozumienie, otwarcie na rolę wojsk specjalnych, ta wymiana myśli jest zupełnie inna i, 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 i to jest. To jest zupełnie inny świat. To, co wiemy, mamy za sobą. A teraz tak można by, wiesz, trochę na zasadzie gdybania popatrzeć, e, co czeka żołnierzy jednostek specjalnych, gdzie się odnaleźć, bo ja trochę jestem, nie chcę użyć tego słowa, że zafascynowany, ale jest chłopaczek, który kręcił filmy na weselach z drona. Dzisiaj z jakimś lusarzem, spawaczem czy innym pirotechnikiem przerobił sobie tego drona, ma podczepionego granata. Granata, ładnie mi się ujęło. Granata. Ma granata. I masz wysoko wykwalifikowanych żołnierzy w sekcji, którzy pracują na tyłach wroga. Duża operacja. I ktoś taki, kto jeszcze pół roku temu na weselu robił fajne przebitki z panią i panem młodym, dzisiaj im rzuca granat na głowę. Wiesz, no. Zmienia się bardzo dużo i pewne umiejętności, które no jeszcze 20 lat temu, 10 lat temu wydawało się, że w zasadzie będą posiadać tylko jednostki specjalne, takie zdolności, ale też, ale też takie na poziomie tym najniższym, wyszkolenia żołnierza, o którym mówiliśmy, ten, ten podstawowy poziom, powiedzmy, wyszkolenia indywidualne. No to teraz wydaje się, że w zasadzie od zawodowych żołnierzy jednostek piechoty zmechanizowanej, spadochronowych w zasadzie powinno się wymagać podobnych rzeczy. Bo to pełne spektrum, które może ich czekać, czyli od walki w terenie zurbanizowanym. I nie tylko obsługa po, karabinu swojego. Dokładnie. Nie tylko wiesz, walki w okopach i nacieraniu w linii prostej, tylko tak naprawdę pełne spektrum środowiska, które może ich czekać. tak? No Od walki właśnie w okopach, od czyszczenia okopów po, po, powiedzmy, walkę w mieście wymaga normalnie yy, Ale zobacz na, na, na Twoją profesję. Bardzo zaawansowanego snajpera do, do karabinku dokładasz tylko powiększalnik razy 4 i już no, na masz 300, wiesz, tak. 350, 400 metrów. No tak, to zdolności wiedzę. broni się zmieniają, zdolności. Wiesz, to co mówiliśmy, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że, że uważam, że całe siły zbrojne powinny być szkolone do walki w nocy jako podstawowy w ogóle wiesz, Dobra, podstawowa to ci... zdolność. No, to, jedna, to. Tak, jedna po prostu podstawowa zdolność. Dzień i w nocy. Całą dobę. No, to, no to, to mówiłem o całym, tak, siłach zbrojnych, o saperach, o, 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 o wiesz. No właśnie, no ale mamy tych wysoko wykwalifikowanych no specjalistów. No i tak, tu się zastanawiamy, gdzie, 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 jaka... gdzie ich upchnąć. Wiesz, na pewno na pewno jest to, co mówiliśmy o tych formach, czyli jest szereg rzeczy, które będzie wymagało cały czas takiego dedykowanego, wyjątkowego przygotowania, na przykład uwalnianie zakładników. Czyli ratowanie życia ludzkiego w różnych formach. Okay, jeńców, ale to są ten... sytuacje zakładnicze i one raczej się. Chociaż powiem Ci właśnie, co daj. powiedzieć, że słuchaj, coraz więcej. Dalej widzę. Jestem tym strasznie zirytowany. Jak na przykład na, na pseudo-ćwiczeniach, które są tak naprawdę pokazami, uwolnianie, wiesz, te, te takie operacje związane z sytuacją zakładniczą ćwiczą pododdziały jakiejś tam wiesz piechoty i jestem tym zirytowany, ja bo, też. Bo, bo to jest kompletny brak, szkoda na to czasu, wiesz, robią to, nigdy w dzień. tego nie zrobią. Nigdy tego nie zrobią, nigdy nie. Zamiast zająć się na przykład walką, w, wiesz, przygotowywaniem do... Do, do szeregu innych rzeczy, które powinny robić, to, to wiesz, w ramach pokazów jakieś takie abstrakcyjne, ta kompania rozpoznawcza pewnie, albo ktoś jest tam rzucony, to jest fajne zagadnienie, ale to powinno być. Ale, ale to jest ale, fantazja. To, ale ja to ja jest powiedziałam, Nigdy tego nie Dokładnie. będą wykonywali. Nawet gdyby taka sytuacja miała naprawdę miejsca, to oni nie zostaną tam użyci. A ale jeżeli w ogóle by uważam... ktoś ich użył, to. Ale w ogóle uważam, że Co dalej. Wojenne? Ja rozumiem, że takie pokazy pewne muszą być, ale uważam, że dalej. Dalej, yy, za dużo jest pokazów. Znaczy, za, za dużo znasz jest moje pokazów, zdanie, ja jestem, ja jestem przeciwnikiem wszelkich defilat, parad wojskowych. Yy. Także, wiesz, także wracając już, no tak, wracając do tego, do tego, wiesz, do tych wojsk specjalnych i przyszłości, więc myślę, że faktycznie będzie ileś tam form tych wyspecjalizowanych, cały czas potrzebnych takich specjalistów którzy będą w stanie to zrobić profesjonalnie, no będą mieli i sprzęt, i środki, i wyszkolenie, i przygotowanie, i procedury. które. Ja bym, wiesz, ja bym zamienił natomiast... słowo profesjonalnie, wiesz na jakie słowo? Na może nie słowo, tylko zdanie. Na ekspertów, którzy będą przygotowani do pracy w, rzeczywistych, w rzeczywistości. No tak, Bo to, to jest tak jak nasza robota. Myśmy się szkolili do tego, by w przyszłości i mieliśmy to w głowach, żeby dzieci szli do prawdziwego działania bojowego. No, tak Nie Więc musi być udawać. wszyscy przygotowani, prawda, tak w, tą, w, taką, w takim duchu. No i w, w tym duchu, i myśmy jadąc do Iraku, do Afganistanu, robiliśmy praktycznie to samo, co robiliśmy na treningu. Tak powinno być, no tak powinno tutaj. być. A to było, wiesz, echem takim, że Grom pracuje z, z ostrą amunicją, czy naprawdę Gdyż, w materiałach wybuchowych, tak. to powinien robić każdy, każdy żołnierz. No tak, metodycznie, metodycznie Dochodzi do rano. tego, ale oczywiście, że tak. No nie widzę, tak, no i, i wiele... Wiele rzeczy, powinno być, wiele rzeczy powinno być robione w taki sposób żeby, żeby jakby przechodzić z wojsk specjalnych do formacji wojska, nazwijmy to regularnego, czyli do wojsk lądowych chociażby, do tych zwykłych, nawet do zwykłych formacji do, i, i pododdziałów wojsk mechanizowanych. Dlaczego? Dlatego, że tak jak w, mieliśmy procedury wrzucania granatów do pomieszczeń, czy hukowo-błyskowych, czy bojowych, i ćwiczenia faktycznie walki w tych pomieszczeniach z wrzuceniem granatu, no to. A, a nie rzucaniem na rzutni granatu bojowego. Do Z okopu się ten... wychylałem. Ja rozumiem, że etapy. ta rzutnia jest pierwszym etapem, pierwsze ćwiczenie, numer jeden, żeby w ogóle zapanować ten, ten element. Ale później ten granat powinien być rzucany do odpowiednio przygotowanego pomieszczenia i już, tak, przez drzwi normalnie. I, i tyle, tak. Może być to. Widzisz to, bo ja się uśmiecham. No wiem, że się uśmiechasz, ale właśnie o to chodzi. Czy Więc... wie, wiesz, dlaczego się uśmiecham? Dlatego się uśmiecham, że. Słowo selekcja to jest takie podstawę u nas, a więc miałeś wyselekcjonowanych odpowiednich ludzi z odpowiednimi predyspozycjami, sprawnych i tak dalej tak. i nikt się nie zastanawiał, czy trafisz tym granatem w futrynę drzwi, a i tak niektórym się zdarzało obić o futrynę i nagle masz tutaj 300 tysięczną armię, 100 tysięczną armię, gdzie wszyscy się nadają i masz ale na widzisz, samym dole gościa, jeżeli, który no, tak. go no dobra, ale jeżeli... Ale jeżeli... Robisz tą armię w duchu Rzeczywi przygotowania tych ludzi do rzeczywistych sytuacji, które ich spotkają, to nie masz wyjścia. No to, to musisz się. tak opracować ja się, ja się metodykę, z całkowicie. Tak pracować metodykę, żeby oni faktycznie chociaż raz to przećwiczyli. I mieli świadomość tego, że normalnie da się wrzucić granat do pomieszczenia i on nawet nie zawali do budynku. Tak? Czy może, jeżeli by tych nie było parad, tylko ten czas by poświęcili. Wiesz, no tam. No, na, ja pewno, na pewno by było mniej jakichś pokazów dziwnych, a faktycznie rzeczywiste szkolenie. Bo ja uważam, że ja nie widzę problemu, żeby y, czynnik polityczny, czynnik, y, który wiesz, no, lubi się y, zobaczyć, jak to wojsko szkoli, goście jacyś przyjechali na normalne szkolenie i zobaczyli normalne szkolenie, które, a nie pokaz, tak? No więc, no ale wróćmy do tych wojsk specjalnych i przyszłości, no i bo my ciągle, wiesz, żyjemy tym. Tak, my, my żyjemy tym. tym. Ja, ja widzę jedną rzecz, bo kończąc naszą karierę wojskową, te mini-drony zaczęły wchodzić. Pamiętam, że gościu trzymał takiego drona i nie chciał pokazać nam tyłu jego, bo tam była antena i ta antena była tak tajna, że nie można było zobaczyć. No. Nasze specjalności, czy musi się pojawić ktoś w sekcji, kto będzie dedykowanym operatorem do patrzenia tylko w przestrzeń w powietrze? To pewnie pewnie życie pokaże, jak. No bo widzisz, jest sekcja taka, jaka A. nasza typowa szła, i mieliśmy rozstawione nie, nie, sektory. No że, musi teraz być sektor, który w ogóle cały wiesz, czas ta patrzy... cyfryzacja, bo to wiesz, no... Może być droga pośrednia, tak, taka, i ona zapewne gdzieś tam już jest, czyli takie, wiesz, takie właśnie, takie, wiesz, no pojawia się człowieczek, jest ten dron, i ta koordynacja następuje przez trochę inne metody, trochę inne, wypracowane, jakieś takie mi wiesz, Ktoś z natomiast, antydronami, który natomiast, z wiesz no docelowo, to. docelowo dojdziemy do cyfryzacji, tak? do tego, że po prostu cyfryzujemy Scyfryzujemy e, przepływ informacji I, i najważniejszą informacją, która wydaje się być kluczowa, w, w, jest mm, swój obcy. Tak. No, bo, no bo, wiesz, mamy dość duże zdolności już w tej chwili do wykrywania e, celów, no bo to technologie termowizyjne, mm. noktowizyjne, plus jakieś rozwijające się poboczne typu tam shortwave, czyli taki SWIR, ale to jest, no to te technologie się rozwijają. One są już wysoce rozwinięte i te zdolności wykrywania nawet na wiesz, taniej termowizji. Znaczy, bo musisz chronić tą sekcję dobrze, tak. bojową. No ale, to jest pierwsza, podstawowa rzecz. Ale musisz właśnie, tych, wiesz, tych tam na dole tak. ochronić. Ale najważniejsza jest świadomość sytuacyjna. I tutaj będzie następował rozwój, tylko on będzie następował nie tylko w wojskach specjalnych. To no każdy czołg. Każdy żołnierz. Każdy żołnierz, tak. tak. Teraz trwają oczywiście, że wiesz, tutaj jest dyskusja i balans między łapanie balansu między tak naprawdę e, jaką ilość danych na polu walki żołnierz jest w stanie zaabsorbować. Wiesz, że to jest trudne, no bo, no bo wiesz, w trakcie walki to nie jest, to nie jest jak na grach komputerowych. Gry komputerowe, no oczywiście tak, że główny scenariusz, mieliśmy wiele sytuacji awaryjnych. Tak, tak. Tak. Gry komputerowe oczywiście uczą refleksu, uczą wielu, wielu, wielu jakichś takich cech, które są pewnie przydatne, natomiast no, nie wolno zapomnieć, pamiętasz, no, tego potu zaciekającego ci po oczach tutaj, gdzieś patrzysz przez ten noktowizor, ale tu wiesz, tu się poci, tam się poci, tu uwiera, tu się coś wbiło ci, jakaś gałąź w nogę i ona niestety tam siedzi, musisz to zrobić, gogle parują, no spociłeś się tak i tak dalej w jajkach, czy gdzieś indziej, to jest doświadczenie, które... Mm, ja no, już, już zapomniałam o tym. No, mają żołnierze, którzy brali udział w tego typu operacjach. I to są rzeczy, które zmieniają rzeczywistość. Tego nie zrozumie Filmy ktoś kto nie zdjęcia z Ukrainy, okopy, które są pełne kurczę, błota z wodą. No tak, oczywiście. To, wiesz, musi no to, jest, wiedzieć... to, jest, to jest niestety dyskomfort. To, to się fajnie, to wiesz, to się tak ogląda wielu analitykom i tam mówi tu, to, tamto, to na poziomie operacyjno-strategicznym te oceny są, wiesz, dość proste. Natomiast jeżeli jedziemy To no Ja się na... sam złapał, że to zapomniałem już o tym. No, je, no tak, właśnie, wiesz. A, a jeżeli sprowadzimy sobie to wszystko na poziom na poziom osobistych doświadczeń, jak to wygląda, wiesz, jeżeli bierzesz w tym udział, e, no, to, no to musimy tak ten sprzęt dopasować i dograć, żeby faktycznie ta przyszłość, wiesz, ta ilość danych była zdolna do absorpcji przez tego człowieka właśnie w takim stanie i on był efektywnie je wykorzystać. Więc nad tym trwają ogromne prace. Kiedyś mówiłem o takim projekcie Konwergencja. Właśnie to jest to. Jest to. to jest właśnie mniej więcej to. To jest ten poziom, który powinien być, żeby, żeby wiesz, wypracować, co tak naprawdę da nam, co pomnoży naszą siłę i da nam nowe zdolności. W, tu, w którym momencie to już jest jakaś, wiesz przesada, bo łapiemy po prostu za dużo, tak? Bo, bo okazuje się, wiesz, tak jak, no to tak jak między mocą silnika, a momentem obrotowym w samochodzie. No to w którymś momencie to jest bez sensu, bo po prostu mieli szkoła, a nic, a nie jedziesz. I, i, I podobnie tutaj, jeżeli wiesz, tam przyszłość, więc, więc to, co się dzieje na, wiesz, na wojnie w Ukrainie, no to jest oczywiście zupełnie inna historia, bo tam się dzieje cokolwiek, tak? Nam jest to wszystko na żywo. Na żywym organizmie, że tak powiem. 400 km. frontu, W tej chwili nie? faktycznie... Yy, są te mini-drony, które zrzucają te granaty, ale, ale wiesz co, ale to nie jest wojna, która nas czeka. Ja powiem ci jeszcze znaczy, Ja nie bo... mówię, że drony nie będą rzucać granatów, ale tylko czy... nie takie drony, nie, nie wiesz, znaczy inaczej. No bo tam jest, wiesz, to, to co jest, Nie, tam tworzą, jest po prostu tutaj życie robią, na żywo, żywo Tylko, że wiesz, my jeszcze mówimy o tym, to co powiedziałeś, jest bardzo mądre, o tych parujących okularach, goglach i całej fizyczności bo jeszcze jest coś takiego jak warunki atmosferyczne no, i jak mocno wieje to te drony już nie oczywiście że zalecą tak. jak będzie no lało i... tak a to jest pójdzie. czas, kiedy my powinniśmy działać, to bo uzyskujemy czas. przewagę tak, bo to właśnie o to chodzi, żeby nie, nie, żeby to nie było taka sytuacja z pogodą tak oczywiście więc to jest ta przestrzeń dla rozwoju wojsk specjalnych, w których właśnie te te operacje, ale wiesz ja uważam, że filozofia powinna być no właśnie taka, że Wojska specjalne będą się specjalizować, jak sama nazwa wskazuje, po prostu w bardzo wysublimowanych formach działań, które a konwencjonalne muszą podnieść swoje kwalifikacje, konwencjonalne muszą podnieść do roli do niemalże poziomu wojsk specjalnych w tych podstawowych formach działań. W walce, w, nie mówię właśnie, ale w walce w pomieszczeniach, w walce w, w strzelaniu, w wiesz, podejmowaniu decyzji ogniowych. W optoelektronice, bo ona już jest dostępna. Oczywiście, że tak. To wszystko tak. A wojska specjalne, będzie bardzo trudno poznać tych, tych żołnierzy. Czyli co, wzorować się na ale tym będą... brytyjskim zamyśle, że ci żołnierze z brytyjskiej oczywiście. armii są wysoko wykształceni, tak. wyszkoleni. Tak są wyszkoleni i taka jest to filozofia i takie są narzędzia, że właśnie, że, że dokładnie tak. Że tam wojska specjalne się charakteryzują tym, że są po prostu przygotowane do tego, żeby faktycznie punktowo osiągać te cele strategiczne. Jeszcze zanim, i to jest bardzo ważna rzecz, jeszcze zanim rozpoczną się działania bojowe. Bo to też charakteryzuje wojska specjalne i dlatego tworzyło się wo dowództwo wojsk specjalnych. Czyli wracając do ruskich, to co im nie wyszło... No nie mogło im wyjść, bo tych szeregu rzeczy zabrakło. Jeżeli weźmiemy, wiesz, doktryny oni tworzyli, oni jakieś tam mieli te swoje, ale mówię, wszystko możesz napisać sobie, co chcesz. Tylko to napisał pan generał Gierasimów. A wszyscy na dole mieli tak to zrobić. Nie mieli, nie, nie dali swojego wkładu, tylko dostali rozkazy, jak wykonać. A po drugiej stronie masz ludzi, którzy zarysowują doktrynalne informacje, ale wkład idzie z dołu treść wypełniona jest z dołu, a nie z góry. A tu jest treść wypełniana z góry. Taka do, 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 rozumiesz, do pojedynczych decyzji. Niemalże do tego, jak pewnie ma gdzie coś mieć przypięte, tak pewnie jakiś dowódca podejmował te decyzje. I tam, gdzie, tam, gdzie to, ma zrozumia... stanąć z samochodem, pojazdem, tam, gdzie ma śmigłowiec wylądować. No i to... właśnie, i tu masz wtedy, i wiesz, czasem oglądam na tych YouTubach różnych tych rosyjskich takich e, e, nazwijmy to Opisu tych, tych Rosjan opisujących rzeczywistość między innymi ten Girkin i tak dalej, to są byli agenty, były agent FSB, który wiesz brał tam udział. Krytykują teraz bardzo te działania armii rosyjskiej. Na krytyka wewnętrzna, czyli taki, ale, ale w tej całej krytyce nie rozumieją jednej rzeczy. Że to nie jest kwestia takich czy innych decyzji, to jest kwestia całego systemu. Bo to jest kwestia tak naprawdę, że. Je, że, do, że żyją w kraju, który jest skazany na takie funkcjonowanie. I wiesz co, ciekawe jest to, że moim zdaniem wszystkie reżimy są tak skazane na takie funkcjonowanie, że ja reżim nie lubi się pomylić. Dlatego ja, wiesz, w potęgę różnych tego typu krajów nie wierzę łącznie z potęgą chińską. Poza tym, że wiem, że jest dużo, tak? No dużo tam tego, dużo jest, tak. Ale jednak ja wiem, że jeżeli mówimy o pewnych zdolnościach, to. No to właśnie rozwój jest gdzie. Rozwój nie jest w takim środowisku. Rozwój jest w środowisku, pod, gdzie poddaje się uczciwej krytyce wypracowane decyzje. No i właśnie w wojskach specjalnych to jest przede wszystkim najważniejsze. No i, no i wiesz, i myślę, że te, te, ta przestrzeń wyjątkowych działań, które będą wywierać e, wpływ na, działa na strategię, czy na poziomie mhm. strategicznym będzie zawsze zarezerwowana dla wybranej grupy ludzi. Czy ona będzie liczna. Chyba wyjątkowa liczna nie będzie, dlatego że jeżeli ciągniemy całość do góry, to ta grupa ludzi wiesz, nie, nigdy nie będzie liczna. Dalej będzie się to jakieś selekcyjne, tak, gdzie będziesz chciał mieć tych wybitnych. Będziesz musiał ich wybrać do albo bardziej, może wiesz, to nawet, nawet nie tyle wybitnych, co pasujących do, do systemu. Tej, tam, tak, do tych funkcji. Zdolnych, to, zdolnych ludzi, którzy to, to no Bo to Nawet to jeżeli robi. popatrzysz na nasz to nabór, bo... to on inaczej wyglądał niż nabór, który dzisiaj. O nas się nikt wtedy nas nie pytał, czy ktoś to zna on... język angielski, na przykład. Nie, to były inne czasy. Oczywiście, że tak. Dzisiaj Teraz to, to musisz... taka podstawa, nie? Tak, zdecydowanie tak. No wiesz, no yy, yy, zobacz, że. Yy... Dużo się myśli, że wojska specjalne, no to ludzie wyjątkowo odważni i muszą być te, no a, a czołgista nie ma być odważny? No to i, i gdzieś tym czołgu na pierwszy i od odważny, frontu tak wsiąść, do tego wsiąść naciera tak. i wiesz, zanim dopiero jedzie jakiś wóz bojowy, który on gna tym czołgiem i wiesz, i tam to nie ma świadomości, że przeciwnik może mieć granatnik przeciwpancerny, no ma, no ale jest gotowy, zdeterminowany, tak? Jedzie i, i wiesz, i czyści tam. No, a dzisiaj to sobie ginie. W większości patrząc na Rosjan. No. no wiesz, i to jest, to, jest, to jest też pewna ta. Więc tutaj te cechy, te cechy. No piloci, no to jest w ogóle na bohaterstwo zagrawa, no bo tego tyle tam już spadło. Determinacja i wiesz, i odwaga, praktycznie w każdym rodzaju sił zbrojnych. A ja mieć. mówię i po jednej, i po drugiej stronie. No tam wiesz, druga strona to chyba mocno tam 70% opijanych pijanych Musi być. Śmien... Nie ma nie. No nie chcę powiedzieć, że 100%, bo oczywiście, że nie, natomiast no i nie chcę też odbierać, no nie chcę odbierać oczywiście sytuacji takiej, gdzie faktycznie jakiś tam człowiek no ma wyszkolenie, już lekceważyć, o w tym sensie, nie możemy ich lekceważyć. Natomiast jestem przekonany, że, że ponad połowa albo trzy czwarte to zalkoholizowanych, jak patrzę na te filmy z Ukrainy, to ten sposób działania jest dla mnie niepojęty. On musi być... No bo to nie jest film, to się dzieje. To się ginie, nie, to się to, to, dzieje. To I mając doświadczenie, które mamy i, ten, i, i z planowaniem działań bojowych, czy wyniesionych z własnych, wiesz, właśnie z tego doświadczenia, no w życiu bym tak nie działał. Chyba, że faktycznie jesteś pijany i wiesz, i wtedy na takim lekkim rauszu jedziesz, no to, no to jakoś tam, wiesz, wszystko jest inaczej. No, i, no i, i pewnie to tak niestety wygląda. No, jest ta wojna. No niestety, jeszcze trwa dużo doświadczeń, ale właśnie y, radziłbym, radziłbym y, wielu ludziom, którzy opisują przyszłość, czy jak powinna wyglądać, a nie mają doświadczeń tego typu, co mówiliśmy. Tak, pamiętać to dobrze o tym, pod, podpowiedziałeś, że tam że jest na końcu człowiek, i tam potleci po i, ten, I temu człowiekowi po plecach potleci. I się gdzieś tam coś zamacza, na przykład krocze, i to ten człowiek, e, jemu zaparowuje jeden, okula, i jemu się przekręcają gogle, i on widzi, wiesz, troszeczkę mniej, i on musi zajrzeć pod dywan w, bichal, w jakiejś tam, prawda, e, kompondzie i tak dalej, i tak dalej. I to jest, e, to o tym trzeba pamiętać. Więc ta wojna będzie ewoluować, ale musi być właśnie jakiś, jakaś platforma. Na przykład właśnie taki projekt konwergencji, jak zrobili Amerykanie, albo cokolwiek innego, albo jakiś pomysł na to, żeby zweryfikować teorię przyszłości z człowiekiem. Oglądajcie kolejny odcinek na celowniku na Wala z Michałem, bo roboty jest do zrobienia. Cześć. Pozdrowienia, hej.